Legendy o królu Arturze, Pani Jeziora, Ekskaliburze i rycerzach Okrągłego Stołu fascynują ludzkość już od wielu wieków. Jedną ze zdecydowanie najciekawszych postaci zawartych w tych opowieściach jest czarodziej Merlin. Niedawno okazało się, że znalezione w 2019 roku fragmenty XIII-wiecznego rękopisu opisanego jego imieniem zawiera jedno z najwcześniejszych znanych odniesień do czarodzieja w historii ludzkości. Analizowane fragmenty pochodzą ze starofrancuskiej sekwencji tekstów znanej jako cykl Wulgaty lub cykl Lancelota Grala, datowane na początek XIII wieku. Ten konkretny fragment nazywa się Suite Vulgate du Merlin. Zdaniem badaczy część tego cyklu mogła być wykorzystana przez Sir Thomasa Malorego jako źródło dla jego 15-wiecznej publikacji pod tytułem Le Morte d'Arthur, która powstała po raz pierwszy w 1485 roku dzięki pomocy Williama Caxtona. Jest to główny tekst źródłowy dla wielu współczesnych reprodukcji legend arturiańskich. Po 2 latach żmudnych badań i renowacji przy użyciu najnowszych technologii i kryminalistycznych analiz pisma ręcznego, naukowcy z uniwersytetów w Bristolu i Durham opublikowali swoje wyniki w nowej książce pod tytułem The Bristol Merlin – Revealing the Secrets of a Medieval Fragment. Zgodnie z ich wynikami, odnalezione dokumenty mogą potencjalnie dowodzić istnienia najsłynniejszego czarodzieja w historii. Datowanie rękopisu, z którego pobrano fragmenty, sugeruje, iż powstał on na przełomie lat 1250 i 1275. Za pomocą analizy paleograficznej badacze umiejscowili jego autora w północnej Francji. Dzięki adnotacji na marginesie badacze zdołali ustalić, że rękopis znalazł się w Anglii w latach 1300-1350. Większość rękopisów tekstu została skomponowana po 1275 roku, więc jest to szczególnie wczesny przykład historii o okrągłym stole. Jak opisano w komunikacie prasowym, profesor Lia Tether, przewodnicząca Międzynarodowego Towarzystwa Arturiańskiego, podlegająca pod Wydział Anglistyki w Bristolu, wraz ze swoim mężem, historykiem średniowiecza i specjalistą od rękopisów, doktorem Benjaminem Paul z Wydziału Historii Uniwersytetu, i dr Laurą Chuhan Campbell, specjalistką od starofrancuskich opowieści z Durham University, przeprowadzili analizę, której celem było odzyskanie brakujących fragmentów tekstu. Pomocy udzielił im profesor Andy Beby z Wydziału Chemii Uniwersytetu Durham, którego mobilny spektrometr pomógł dokładnie odczytać uszkodzone segmenty rękopisu. Dzięki temu badacze zdołali zajrzeć do jego treści. Wówczas okazało się, że rękopis w wielkich szczegółach opisuje zdolności Merlina w interpretacji snów i jego zdolność do usypiania ludzi. W niezastanowany sposób odnosi się również do jego relacji z czarodziejką Vivianą, znaną w późniejszych przekazach jako Pani Jeziora. W niektórych sekcjach pojawiły się nawet dłuższe opisy działań różnych postaci, przy czym szczególnie w odniesieniu do walki. Jednym z przykładów jest to, że Merlin wyraźnie instruuje armię króla Artura i decyduje, kto prowadzi każdą z 4 dywizji. Zdaniem historyków, postaci odpowiedzialne za każdą dywizję wyraźnie różnią się od znanych nam wersji narracji. Wydarzenia zawarte na odrestaurowanych stronach zaczynają się od Artura, Merlina, Gawaina i innych rycerzy oraz króla Bana i króla Bohorsa przygotowujących się do wojny pod Trebę przeciwko królowi Claudasowi i jego zwolennikom. W pewnym momencie, gdy siły Artura stają w ciężkiej sytuacji, żywiołowe przemówienie Merlina wezwało ich do ponownej walki i odwróciło sytuację. Merlin, zgodnie z treścią dokumentu, osobiście prowadził atak, używając do tego specjalnego smoczego sztandaru, który podarował Arturowi. Zgodnie z opowieścią, sztandar ział prawdziwym ogniem, niczym współczesne miotacze ognia. Narracja następnie przechodzi do częściowego wyjaśnienia snów Bana i Elaine przez Merlina. Następnie Merlin spotyka Vivianę, która chce wiedzieć, jak usypiać ludzi. Zgodnie z treścią tekstu, Merlin zostaje z Vivian przez tydzień i najwyraźniej się w niej zakochuje, ale wbrew późniejszym przekazom nie sypiają ze sobą. Następnie powraca do Benoic, aby ponownie dołączyć do Artura i jego towarzyszy.
Profesor Tether jest pod wrażeniem precyzji, z jaką stare i uszkodzone teksty zostały poskładane w całość. Ukazało to również, jak legendy arturiańskie rozwinęły się w późniejszych tekstach. Jego XIII-wieczna odmiana ukazuje postać Merlina jako czarodzieja generała, który przypomina raczej Gandalfa z Władców Pierścieni, aniżeli nadwornego czarodzieja i wróżbitę. W pewnym sensie urealnia to również tę postać. W miarę pojawienia się nowych technik analitycznych, które pozwolą naukowcom interpretować nawet starsze fragmenty rękopisów, niewykluczone, że pewnego dnia zdołamy powiązać opowieści z prawdziwym Merlinem oraz Arturem.